Prezydent Suwałk we czwartek pożegnał dwoje pracowników magistratu, którzy zdecydowali się odejść na emerytury. Jolanta Strękowska, wieloletnia zastępczyni komendanta Suwalskiej Straży Miejskiej i Adam Karczewski, niegdyś sekretarz miasta Suwałki, a w ostatnich latach naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich. Oboje rozpoczynali pracę w suwalskim ratuszu w latach 80. minionego stulecia. Jak podkreślił Czesław Frankiewicz, żegnając wieloletnich urzędników, zawsze mógł liczyć... Na ich profesjonalizm i oddanie. Zawsze doskonale wykonywali swoje zadania, ocenił Włodarz Miasta, składając obojgu podziękowania za wieloletnią służbę na rzecz mieszkańców.